Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3, oczywiście dodatek Krew i Wino, tym pięknym tutaj, kurczę, widokiem. Ale wiecie co, a propos widoku, to już teraz sobie, nie wczytaj grę, tylko rozgrywka, zmienimy sobie chyba ustawienie kamery w czasie eksploracji na tą bliższą teraz. A jakoś tak, nawet mi to siada, wam powiem. Dobra, ja chcę przede wszystkim teraz. Co to jest? Rzędnik śledzący, który wypłaca nagrody ze zlecenia. Okejka. Tu. Chcemy się udać tutaj. Moi kochani. Chcemy się udać tutaj, co nie będzie lada wyzwaniem w tym olbrzymim mieście, nie? No gdzie? No gdzie? No w dupę, kurwa, no gdzie? Każdy, kurwa, no gdzie? No po co? No chuj was obchodzi, za przeproszeniem. Tam jest tu, kurwa, w grę Eldrin, Wiedźmin z drogi, świniaki. Mamy robotę do wykonania, a przede wszystkim musimy zająć się teraz jedną rzeczą. Chcę udać się i rozpocząć tutaj całą tą serię związaną z tymi arcymistrzowskimi pancerzami, tak? Także zróbmy to. Ej, tędy nie wejdziemy, czy co? Kurwa, jakie to jest pojebane. Gdzie co, najlepiej to by było się do znacznika dostać, a nie tak zapierdalać. Ups. O Boże. Pałac w tą stronę. Znacznik w tamtą stronę. Kurwa, i tak źle, i tak niedobrze, nie? No dobra. Starajmy się zrobić to jakoś, kurwa, sprawnie. Gdzie ja znowu tu? Tu, dobra. Nie będzie tak źle, moi kochani, bo chyba znacznik będzie gdzieś tutaj niedaleko. Tak, mamy to, dobra, mamy znacznik, także już sobie teraz skrócimy troszkę tą... Geralt, wyhamuj. Skrócimy sobie tą eksplorację do głównego rynku. Główny rynek... No jest olbrzymie to miasto, nie? Naprawdę robi robotę. I designem, i kurwa rozmiarem też, nie? Dobra, jeszcze sobie zaznaczymy tylko tego jegomościa i może skorzystamy sobie już z... To jest chyba tutaj gdzieś. Z tablicy ogłoszeń, moi drodzy. Zamknij mordę. Dobra, zbieramy to wszystko. Jezioro Lac Selavi. Może warto sprawdzić, co się tam dzieje. Bardzo warto sprawdzić, co tam się dzieje, Geralt. Naprawdę. Co my tu mamy? Eskorta poszukiwana, wynajmę człowieka lub ludzi sprawnie posługujących się bronią. Czy my się posługujemy sprawnie bronią? Nie wiem, kurwa, zostawiam to ocenie wam. Także piszcie w komentarzach, czy posługujemy się sprawnie bronią. A przy okazji odcinek nabierze trochę zasięgu, tak samo jak wasza łapka w górę, która mam nadzieję wleci pod tym odcinkiem, moi drodzy, także tak. Gdzie to było? Tutaj mamy. Sprawnie posługujący się bronią, który za przyzwoitą opłatą eskortuje nas w głąb groty Albertusa w celach poszukiwawczych. Błędni rycerze twierdzą, że jaskinia jest bezpieczna. No to kurwa, na pewno tak jest. Więc nie przewidujemy kłopotów, ale przezorny zawsze ubezpieczony. No i dobra. Co my tu mamy następnego? Wezwanie na próby cnoty, łaskawy czytelniku. Lata mijają, czas się zmieniają, a wszystko, co jest dobre i piękne, nadal potrzebuje swojego obrońcy. Przybądź na wyspę. No to dobra, no to wiemy, o co tutaj chodzi. I do prawości swego charakteru podczas prób. To jest mega ważne, nie? Arcymistrz... A właśnie, to jest, zobaczcie, arcymistrz płatnerstwa. Mistrz płatnerski z Buknem szuka odważnego człowieka, który pomoże mu odzyskać dawno zaginione schematy. Ho, o to mi chodzi. Zlecenie, awantura na cmentarzu. Okej. Nikt ze wspólnoty mieszkaniowej dzielnicy się nie poczuwa. To ja piszę. Taki, kurwa, dzielnicowy, nie? Tam taki gość, co na klatce w bloku rządzi. Ja się, kurwa, poczuwam, ja napiszę. Tak dalej być nie może. Zwariować idzie przez te hałasy na cmentarzu, a nikt nic nie robi w tej sprawie. A słyszą wszyscy, wiem, bo i pani jakaś tam mówiła, że on też, ona też spać całe noce nie może. A nadaje od cmentarza, a najdalej, przepraszam, od cmentarza mieszka. Jak się znajdzie jaki wiedźmin, co te wrzaski, awantury i bluzgi ukróci,
temu z własnej kieszeni nagrodę dam. Pytać w Lisku Chytrusku. To jest w ogóle zajebista nazwa dla karczmy, nie? Lisek Chytrusek. O pana jakiegoś tam. To ja będę. Kurwa, to ja będę. No dobra. A tam coś kojarzę, kurde, z tym cmentarzem. Szuka ochroniarza. Zwykle nie zajmuję. Zwykle się nie zajmujesz, ale teraz się zajmiesz, tak? Zmiany wiedmińskie, buklerskie safari. Równowaga przyrodzie. Korwobianko. Bohater narodowy. Turniej. Mięściarski, proszę bardzo. Wieczny odpoczywanie. Ścieżki przeznaczenia. Więcej niż mistrz. O to mi chodziło. Z takimi rzeczami, ale może warto to sprawdzić. Ruszamy. Twoja sława cię wyprzedza? Twoja sława cię wyprzedza, wiedźminie, tak. No tu jest zadań. Zobaczcie, w porównaniu teraz dopiero sobie robiliśmy serca z kamienia, tak? Jeśli nie widzieliście, zachęcam, naprawdę mega dodatek, ale zobaczcie rozmach, kurwa, tego dodatku. Do tamtego, nie? To jest coś nieprawdopodobnego, ile samych pobocznych zadań tu jest. Pogadajmy. Witaj. Witaj. Wiedźmin ze szkoły Wilka w Toussaint. O, witaj. Jestem Zdravko Fertner. Zdravko, siemanko. Geralt z Rivi. Herbu Most, kurwa, jakby ktoś nie wiedział, nie? Masz dla mnie zlecenie? Jeszcze nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Toussaint. No i bardzo dobrze. I wiem nawet, gdzie przypadek ich szukać. Nie sądzę, kurde. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. No i dobra. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sam ich nie odszukasz? No. Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. No i dobrze, no i kurwa... Bardzo się cieszę. Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Legenda. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. A jednak może nie legenda, jeśli Geralt słyszał. Słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Aha. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. No tak, standard. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, drodzy, gdzie szukać tych szczątków? Muszę zrobić małą przerwę. Był moim nauczycielem. Zaraz do was wrócę po delikatnej pauzie. To czego... Moi drodzy, wybaczcie mi, że tak w połowie słowa tego, co oni tutaj sobie opowiadali, ogólnie opowiadali o wszystkich schematach, no. Kto po prostu zna ten dodatek, to wie, o co chodzi. Kto nie zna, mam nadzieję, że nie ma takich. Aczkolwiek lepiej by było dla mojego odcinka, także wybaczcie, ale siła wyższa, ktoś mi się tutaj, kurczę, dobijał do drzwi. No, zawsze, kurwa, jak zacznę nagrywanie, to ktoś tutaj wyskakuje. Dobra, wracamy do tematu. Moi drodzy, zaraz sobie dokończymy może te... gadki. Tylko zobaczmy może, co on ma tutaj najpierw. No dobra, ma tutaj to, co ma, tak? To, co mieć powinien. I teraz weźmy sobie jeszcze rzemiosło, bo ja chcę sprawdzić jedną rzecz. No właśnie, możemy sobie wykonać to. Ha, kurwa, od razu to robimy. Dobra, ja już nie będę pierdolił za przeproszeniem. To kupujemy. Potrzebujemy dwa. Co to jest? Wzbogacona skóra drakonida. No, dobra, okej, okay, tylko... I tu blacha ze wzbogaconego dwimerytu, no to są takie, kurwa, dosyć unikalne, jakby rzeczy, nie? Co to jest? Roztwór do barwników. No właśnie, tutaj jeszcze powinniśmy mieć możliwość malowania przecież zbroi. Dobra, no ona kosztuje
Dobra, walić to bierzemy. Jeszcze to wzbogacona gdzieś tutaj powinna być. Ona tu jest, dwie sztuki. Bierzemy, okej. Okay. Rzemiosło. Kurwa, i mamy to. Ja pierdolę, ale kozak. Rękawice. Wzbogacona. Kurwa, wszystko wzbogacone. Matko. Wychodzi na to, że kurwa lepiej od razu chyba kurwa wszystko kupić, co jest za mało pieniędzy? O kurwa. Nie zwróciłem w ogóle uwagi na to, ile to kurwa wszystko tutaj kosztuje, ale że mamy tutaj niezły zapas gotóweczki w tych wszystkich kurwa kamieniach, no to sobie trochę ich opierdolimy za przeproszeniem. Zobaczcie, ile tego wszystkiego się nazbierało. A później zawsze można udać się oczywiście na Skelligey. Sobie tutaj troszkę dorobić. No dobra, to teraz już nie będę tak szalał. Kurwa. Pancerz mamy. W ogóle, moi drodzy, nie wiem, czy ja sobie nie zrobię teraz cięcia, żeby was tym nie zanudzać. I jak już wykonam sobie tą zbroję, to wtedy wznowię nagrywanie. Także widzimy się już za chwilkę. Witam was serdecznie, moi drodzy. On miał rację, mówiąc, że oni podejmowali się wszystkich zleceń. Ej, wypompowałem się kurwa z kasy i ogólnie jeszcze zapomniałem, że są dwa miecze do tego. Także serio, muszę to na razie odpuścić, bo nie starczy mi zasobów na tą zbroję. Kurwa, musimy pogrzebać wszędzie, także później sobie zrobimy tą zbroję, moi drodzy. Dokończymy, bo to jest masakra. Jak to się stało? Ja pierdolę, jestem w szoku. Będzie trzeba odwiedzić Skelligę. Gdy byłem jeszcze smarkaczem, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Seil zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. To nieźle. Dopiero teraz rozumiem, jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Okej, okay, kumamy. Gdzie mam szukać tych schematów? Gdzie mam tego szukać? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz mantikory. Wściekłego żółwia, kurwa. Zacząć? No dobra. Opowiedz mi o wiedźmi. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenia, dobra. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził... No dobra, no to już wiadomo, gdzie go szukać, nie? Ale przestrzegł... Niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza, dobra? O jakich niebezpieczeństwach? Niebezpieczeństwa była mowa. Że w podziemiach Termes... Co upiory? Krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale... Pouczonych i powiedźmi ślad zaginął. Dobra, kolejny. Czy możesz mi po... Koła gryfa. O, to było ze 200 lat. 200 lat temu i te schematy tam leżą. To też jest takie trochę, nie? Dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Jak każdy wiedźmin. Nie był wybrany z emocji jak inni. Twierdził, tak jak my. Tak jak my, kurwa. Przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar. I chciał się miał ze sobą schematy. Wpłacił zaliczkę, ale już... Ale no, ślad po nim zaginął, tak? No dobra. Wiadomo, gdzie się... Nie, ale odjechał. Warto poszukać. No Geralt, no Fort Usar, no to... Porozmawiajmy o... Jakiś rok temu Bartolomé de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność... Wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii. I jakiś wiedźmin ze szkoły Kota... Chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunu. Kurwa, które... szkoła Kota nawet takie tajemnice sprzedają, nie? Jesteś pewien? Ponad wszelką wątpliwość. No szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Kurwa, ty masz tylko wskazówki, cały nie? Cały roztrzęsiony.
Bał się, że Wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce... No dobra, ślad po nim zaginął. Opowiedz mi więcej o Wiedźminie ze szkoły. O Wiedźminie? Był wielki, gruby i spał, kurwa, całą to zimę, tak jak niedźwiedź. Po tym, jak mistrz Tien Sail przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego... Uba niedźwiedzia, który targował się jak przekupa, okej. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. No właśnie. Teraz Geralt, ty już też, kurwa, nie śmierdzisz groszem. W każdym razie Wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu... Okej. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Zasięgnął języka i... Tyle wiem. Dobra, został ostatni. Szkoła Manticory. O, fajny to jest w ogóle zajebisty pancerz, naprawdę. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. No właśnie. Mistrz w pierwszej części. To był pancerz szkoły Manticory. Ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. No, ze wschodu, tak? No to wiadomo, do czego to jest szpilka, nie? Powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Już nie wrócił. Wiedźmin jednak, no właśnie, nigdy nie wrócił. Wydał się w jakąś burdę z Gwardią Książecką, został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może... Dobra, wiemy już wszystko, kurwa, ale to było wyczerpujące, moi drodzy. Wyczerpujące i wyczerpało mnie, kurwa, z zasobów całkowicie. Dobrze, moi drodzy. A zatem... Zdobądźmy coś. Kurwa, masakra. No, załamałem się ceną tego wszystkiego, nie? Zadania. Poszukiwania. Niech będzie. Manticora. No co, jedziemy po kolei chyba, nie? Sprawdźmy. No to kawał drogi nas czeka. No to na plac zamkowy, moi drodzy. Na plac zamkowy. Nieźle. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło. Nie pomoże i mazidło, kiedy jest się takie straszydło, kurwa. No tak, no. Popatrzyna ma rację. Ruszamy. No, to będzie ciekawa przygoda. Szukanie schematów. Boże, jak mi tego brakowało. No nic nie mamy, żadnych, kurwa, znaczników. Chociaż w sumie... Byśmy sobie ruszyli. Ogrody pałacowe. Dobra, nam będzie trzeba jeszcze zejść na dół. To jest takie uporczywe trochę, nie? Patrzcie, ładna melodia. Patrzcie, ona już tutaj czeka na nas. Zdziwiłem się. W ogóle nie pomyślałem o tym, że te zaklinanie przeszło od razu, zobaczcie, na ulepszoną zbroję. To jest mega fajna sprawa, bo myślałem, że jeszcze będę musiał dodatkowo zapierdalać do zaklinacza. Ej, kurwa, fajne. Spoko, naprawdę spoko. Płotka. Chodź no. W ogóle to zmieńmy ci ubranko, płotka. Mamy nowe. Paniki 60 w ogóle. No, to jest to samo, okej. Okay. I tu... 90 wytrzymałość, a to 85. No i fajnie. Szyjuki by się przydały nowe może. Jak się prezentujesz? Całkiem ładnie, ładniusio. Jeszcze później zmienimy ci te wdzianko. Tak na razie. Na razie pojeździmy sobie w tym. Ojej. Kurwa, wybrukowane tutaj wszystko elegancko. Czy my tutaj w ogóle możemy zjechać na dół? Chyba tak. Pójdzie w drugą stronę. Ważne, aby dostać się na dół. Jeszcze tu galopować nie można, nie? Ech, cholera. Jakoś się dostaniemy. Nie ma co się spinać. Tylko, że wiecie co? Ja niepotrzebnie w ogóle tak naprawdę to
przenosiłem się do tego pałacu. Stąd przecież teraz wyjedziemy, także źle to zrobiłem. Ale nieważne, wiecie co, ja sobie normalnie kurwa walę tutaj. Na przełaj i w dupie mam. Z drogi kurwa. Łotka jedzie, z drogi śledzie. Elegancko jak sarenka, cyk pyk. Aby stąd kurwa wyjechać. Czy po takich kurwa miejscówkach to nie jeździłaś, Płotka, co? No i pięknie, wyjeżdżamy. Życie bywa w Bokler kosztowne. Jej, jak to jest daleko, kurwa, żeby wyjechać w ogóle z tego miasta tutaj, nie? Przepotężne, żyjące tak jakby własnym życiem miasto, nie? Masakra. Moi drodzy, robię mało cię, widzimy się już za chwilę. Już do was wróciłem, moi drodzy, ruszamy dalej sobie. No chyba pieseł dostał z kopyta. No w końcu. W końcu. Pakujmy sobie tutaj jeszcze jakieś w ogóle znaczniki. Dobra. Tam musimy jechać, tak? Jedziemy sobie elegancko tutaj wszystko teraz. Może sobie tutaj byśmy dołem skoczyli, to byśmy sobie troszkę więcej port poeksplorowali sobie, troszkę więcej tych znaczników poodkrywali. Jedziemy sobie tutaj fajnie, elegancko. Przez port może jeszcze jakiś znacznik wpadnie. Dajcie żyć. Dajcie żyć. No i mamy kolejny znacznik. Dlatego warto jest, kurde, w sumie, powiem wam szczerze, wybrać się zawsze na ten, na taką wycieczkę. Później jest po prostu łatwiej z tym podróżowaniem. Dobra, ale jedź normalnie, już nie galopuj tutaj. Biały wilk. Tak, biały wilk we własnej osobie, moi drodzy. Będzie tu jeszcze jakieś? Chyba nie. Żebyśmy tędy pojechali w prawo, zaraz zobaczymy. Tak, pojedziemy sobie chyba tutaj w prawo, tędy. Dalej. Później byśmy może troszkę sobie na przełaj wyrąbali. No i tutaj już się kurde zaczyna. Fajna jazda. Jedziemy sobie tutaj w górę. No, come on. Mamy ścieżkę. Ej, a co to za schody? Nie pamiętam ich tutaj w ogóle. Złaź, Geralt, przejdziemy się. Kurwa, nie mogę się w sumie doczekać, żeby powłóczyć się tutaj troszkę. W tych wszystkich bezdrożach. Ha, to jest po prostu na takie, na te tarasy tutaj wejście takie. Aha, spoko. Wyjście. Dobra. Ale mega to wszystko wygląda. Naprzód. No i w sumie prosto drogą teraz nas kieruje. Nawigacja, kurwa, Płotki. Ale tego wszystkiego tu jest, co? Zobaczcie, ile to jest w ogóle ludzi, jak to żyje, nie? Przez błonie turniejowe. O, proszę. Kiedyś to rycerze raz dwa. Dobra, mamy tutaj kolejny znaczniczek teraz. Nie wiem, czy akurat na błonie turniejowe, czy już był ten znacznik? Czy on teraz się dopiero pokazał, ale to już raczej. Kurwa, nieistotne, nie? Tutaj wszyscy wino. Miałeś wyczyścić mój. Wyjeżdżamy w sumie stąd już, nie? Jeszcze jakieś wyścigi chyba też będą, czy nie? Co wyścigi? Tak, to mi się wydaje, że do tego chyba takie wyścigi z... ze strzelaniem, jeszcze z kuszy. Jak się coś kurde kojarzy.
Trzeba będzie jeszcze z wierzchowca walić do takich zawieszonych jakichś tam tarcz. Coś mi tutaj gdzieś po głowie to chodzi. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie będziemy musieli się... Nie wiem, czy się tak przeprawimy. Aha, dobra, jesteśmy tutaj nad tym jeziorem, ale teraz nie chciałem robić tego jeziora, tej wyspy. To najpierw sobie chciałem zrobić tą miejscówkę, a później możemy sobie nad to jezioro wrócić, nad to jezioro. Dlatego przejdziemy się już teraz tutaj. Opuszczone miejsce. No, proszę bardzo. Nasze echinopsy albo archespory, zobaczymy. Co to w ogóle było? Insektoidy? Nie. Przeklęte chyba. Pojady, hybrydy, relikty są przeklęte, tak. Da. Ale mega jest zrobiony w ogóle. Archespor, no właśnie. Aha, no medytacja standardowo, wrócą ludzie. Pomijamy sobie te cutscenki. I dobra, fajnie, jakieś doświadczenie tutaj wpadło. Z tego Archespora nic nie ma? Nie. No, to trochę szkoda, to trochę słabo, tak szczerze mówiąc. O, wy tu kurwa jakiś tyczek nastawialiście. Jak każdy szlachetny król wymaga cierpliwości. Dobra, to trzeba teraz kurwa zbierać wszystko, bo taka liczba zasobów, jaka będzie nam kurde potrzebna do zrobienia tych ekwipunków, to jest no coś nieprawdopodobnego, nie? Patrzcie, jak się chyba... No, zbugowała się gra, widzieliście? Mieliśmy schowany miecz, a on tak... O, pantera. Zatańczmy. No, to jest trudny przeciwnik, tak w sumie, pantera. Zobaczcie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ale dojebałem, już sam się teraz podpaliłem tu. To jest trudny przeciwnik. Kurwa, nic nie widać jeszcze w tych trawach, nie? Ja chyba sobie odblokuję kamerę. Dobra. Pantera i po panterze, nie? Wow. Zapiszemy sobie. A już jesteśmy dosyć niedaleko. No ciekawe, co tu jeszcze dodatkowo się będzie kryło, nie? W ogóle tu. Znałem jednego... Kurwa, siwy! Co to się kurwa kultury w tu są jesteś! Kurwa. Znałem jednego ryba. Zajebisty! Ty kurwa siwy! A umiesz tak? Ci kultury naucz, w tu są jesteś, ja sam się właśnie zesrał, nie? No zajebisty gość. E kurwa, my są myśliwi, wyglądają jak typowa banda oprychów, nie? Ciekawe, czy trafię tu na jakieś ślady Mertena. Na MRT może. ja wiem, co tu będzie. Chyba będą bargesty. Receptura, czarny barwik do zbroi. Potrzebujemy klucza. Okej. Okay. To szukamy. No to szukamy.
zapiski skazanego na śmierć. Tak to ja go zabiłem. No to... O kurwa. No to nieźle. Alp, ale nam się trafiło. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Jebana, ale szybka. Chodź tutaj. Nie lubisz srebra, co? Teraz Geralt miałeś powiedzieć. Mamy cię. Albo? No i ładnie. Zdychaj. Ale w tej pierwotnej formie, znaczy w tej, już teraz jak ona tam leży, no to co, kurwa, trochę... Aha, czyli to będzie ten klucz. Będzie ten klucz teraz. Tak? Nie, to nie było tutaj. U, nie, kurwa, gdzie to było? Szukamy, szukamy. W pierwotnej formie, jak zacząłem mówić, one przypominają trochę te Alpy z jedynki, nie? Tu, tu. Służbowe. No dobra. Mamy tutaj receptury na zwolnienie połowy składu strażników więziennych. Ocenie procedury organizacji więzienia do naczelnika książę Henryk III. Okej. Szukamy najpierw śladów. Gdzie są kurwa te ślady? Gdzieś powinien być narysowana głowa, nie? Przynajmniej tak było. Gdzieś... O, mamy jakiegoś tam widłogona. Gdzieś na murze tutaj. Ciężko, na razie nic nie widać, nie? No w sumie dobrze, bo zazwyczaj jest to mega łatwo ukryte. Mam to. Dobra. Geralt, spinaj się. Serio? Jest! Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu Manticory, moi drodzy. Mój towarzysz niedoli, Martin, ten, który przez tyle miesięcy pozostawał hardy, kpił z mojej wiary w lebiodę i tak dalej, i tak dalej. Ojej, ojej, ojej. Ten człowiek czuje, że wystąpił na nową drogę. Dobra. Z notatek w dzienniku wynika, że z więzienia Merten poszedł do tej legendarnej jaskini, w której podobno kiedyś przebywał Lebioda. To mój następny przystanek. Dokładnie. Jedną część mamy, moi drodzy. A my raczej sobie w dzisiejszym odcinku całego tego ekwipunku nie znajdziemy. Zrobiliśmy sobie tylko początek, bo to jest niemożliwe. Musimy sobie zacząć tak po prostu odcinek od początku. I wtedy bierzemy się za szukanie i wtedy elegancko zamykamy się prawdopodobnie z odcinkiem, już z jednym kompletnym schematem. Także myślę, że zrobimy sobie to koniecznie w kolejnym odcinku, żeby tego nie odkładać nie wiadomo jak w czasie. Przy okazji pozwiedzamy sobie dzięki temu tutaj wszystkie krainy dookoła. Jeszcze sprawdzam tutaj koniecznie te wszystkie zakamarki.
Ale nic tu nie ma. Ale mega tutaj było z tym Alpem teraz, nie? Czy tych Bargestów nie mogę się doczekać. To jest taki ukłon w stronę jedynki, kurwa. Później ta cała akcja z tymi wampirami, z tymi garkainami, flederami i tak dalej, tego wszystkiego nie było w ogóle do tej pory, nie? Bo tylko o tym wspomniane, a w jedynce tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, to moi drodzy, była cała masa różnych potworów. Nawet strzyga, która była jednym z główniejszych potworów, także jeśli chodzi o zróżnicowanie potworów, no to kurwa jedynka jakby prowadzi. No tutaj mieliśmy w trójce biesa i tak dalej, ale to... A, niech będzie, że jest porówno, nie? Bo tutaj też był leszy, okej, okay, w trójce. No dwójka to trochę biednie ta dwójeczka, wam powiem. Wypadła przy jedynce i przy trójeczce. Co my tam mamy z przodu? Czy to jest jakiś znak zapytania? Tak, to jest znak zapytania i tu mamy znak zapytania, ale moi drodzy, w przyszłym odcinku... Nie, teraz jeszcze sobie zrobimy ten znak. Ale w przyszłym odcinku teraz nie wiem, czy... Nie, zajmiemy się poszukiwaniem dalej tego schematu. Bo jesteśmy koło tej wyspy, ale tak na tą wyspę udalibyśmy się... Nie wiem, jak to powiedzieć... Specjalnie, nie? Było takie... Kurde, co tu się dzieje? Żeby to było takie coś... Naprawdę fajnego, nie? A nie tak przypadkiem z dupy tam sobie zajść i chwilę pogadać. Tak jakoś mi to nie siada, nie? Ej, no. Jest to znak zapytania. Gdzieś tutaj był. Gdzieś tutaj był. Siedlisko potworów. Jaskinia. Proszę bardzo. Pomocy! Pomóż nam! No to. Fajnie się zacznie kolejny odcinek, moi drodzy. Co się tu dzieje? Potwory! Potwory! Nie wiem, ciekaw. Myślę, że tutaj będzie ukryty kolejny ten schemat. My uciekliśmy, ale Hugo tam został. Jaki Hugo? Nasz brat! Połątaj, kurwa! Został tam, w środku! No to ładnie. Pomóż nam! Znajdź go! Wynagrodzimy ci to! Rozmawiajmy o moim honorarium. Spieszę się, nie pomogę wam, pomogę wam. Wyszukaliście ochroniarza, bo zaatakowało. Gadajmy z nim chwilę. Wy wysłaliście ogłoszenie? Zgadza się, my. I nie bez kozery, jak widać. Czekaliśmy no właśnie. Dni, ale nikt się nie zgłosił. To było poczekać, kurwa, a nie się... zaryzykować. No to zaryzykowaliście. Prawda, głupio zrobiliśmy. Co? No i to jak? Mógłbym się tego... No, ile chcesz? To jest teraz trochę pojebane, wam powiem. Bo tam jest, co potwory, jest ktoś niby w zagrożeniu, my się chcemy targować o kasę, to oni mogliby coś powiedzieć, ej, potem, kurwa, ratuj go, nie? A my sobie teraz tutaj na... Uczciwa stawka. Uczciwa stawka? Mogłem wciąć więcej, kurwa. A my sobie teraz tutaj gadamy... Widzieliście, co was zaatakowało? O pieniążkach, nie? Skąd? Jak tylko ziemia zaczęła się ruszać, od razu do wyjścia pobiegli. Czyli potwory wylazły z ziemi? No, chyba tak. A może Neckery? Nie pamiętam już zresztą tego. Nie wiem, nie przeglądali. Myślę, że... Nie wiem, czy to nie był przypadkiem po podstęp. Po co tam w ogóle wchodziliście? No, zabłądziliśmy. Tak, tak. Zaraz. Zabłądziliście do jaskini? To jest podstęp, tak, na już pamiętam to. Na świętego proroka Lebiodę. A jakie to ma teraz, kurwa, znaczenie? Czy weszliśmy zbierać szytnaćce, czy pieczarki, czy na spacer? Ważne, że Hugo został w środku. Mam rację? Uratujesz go, czy nie, wie... Dobra, poszukam go. I tu już od razu możemy zobaczyć, że to oni w chuja sobie lecą, dlatego że za szybko zgodzili się na nagrodę i troszkę tutaj są nerwowi, moi drodzy, ale już sobie to zadanie zrobimy w kolejnym odcinku. Nie ma sensu teraz zaczynać kolejnego zadania. A żegnam się już z wami, zapraszam oczywiście jutro o godzinie 16. Zostawcie subiczka, łapkę w górę. A życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się i cześć.